Cześć, dziś przepis na przepyszną babkę. Mięciutką, wilgotną, bardzo delikatną i naprawdę prostą w przygotowaniu. 125 g miękkiego masła i 2 trzecie szklanki cukru utrzyj razem na puszystą masę. Mniej więcej 10 minut takim mikserem jak ten na filmie, planetarnym może być nieco szybciej. Następnie dodaj 4 duże jajka po jednym naraz, za każdym razem dokładnie ucierając, około 2-3 minut, zanim dodasz kolejne jajko. Jajka powinny mieć temperaturę pokojową. Oznacza to, że jeśli trzymasz je w lodówce albo w jakimś innym chłodnym miejscu, należy je zostawić na blacie przynajmniej godzinę przed pieczeniem. Gdyby masa na koniec dodania wszystkich jajek lekko się zważyła, nie musisz się tym przejmować, ale jeśli zależy Ci na jednolitej masie, możesz całość lekko podgrzać, wstawiając misę miksera w gorącą wodę albo na przykład, jeśli jest to możliwe, na chwilę do mikrofalówki. Po podgrzaniu i krótkim ucieraniu masa powinna stać się jednolita. Gdy wszystko jest już wymieszane, odstaw mikser na bok i dodaj 125 g mąki pszennej, najlepiej typu 450, ale tutaj może być nawet do typu 550, 2 trzecie szklanki mąki ziemniaczanej i jedną pełną łyżeczkę proszku do pieczenia. Od momentu dodania do ciasta proszku do pieczenia mieszaj szybko, sprawnie, starając się, aby ciasto w jak najkrótszym czasie znalazło się w nagrzanym piekarniku. Będzie Ci też łatwiej i szybciej wymieszać całość rózgą czy trzepaczką niż zwykłą szpadłką. Gotowe ciasto przelej do formy. Moja forma ma średnicę 21 cm na górze i wysokość około 12 cm. Forma do babki powinna być bardzo dokładnie wysmarowana masłem i wysypana bułką tartą lub mąką. Ciasto wyrównaj i od razu wstaw do piekarnika nagrzanego do 180 stopni bez termoobiegu lub 165 z termoobiegiem. Babkę piecz na drugim poziomie od dołu przez 50 minut do godziny. Zanim wymiesz ją z piekarnika, zawsze sprawdź patyczkiem, czy jest upieczona w środku. Jeśli babka jest upieczona, wówczas od razu wyjmij ją z piekarnika. Nie zostawaj w piekarniku, aby jej nie przesuszać niepotrzebnie. Wyjętą babkę zostaw na blacie na 10-15 minut, aby lekko przestygła. Następnie wyjmij ją z foremki, odwracając całość do góry dnem. No i tutaj jest test tego, jak dobrze foremka była wysmarowana masłem. Jeśli babka się oderwie kawałkami i zostanie jakaś część przyklejona do foremki, oznacza to, że w tym miejscu forma nie była dokładnie wysmarowana. Ja swoją babkę po wystudzeniu posypałam cukrem pudrem, ale oczywiście można ją również polukrować. Smacznego! Szukasz sprawdzonych przepisów na pyszne babki, proste mazurki, wspaniałe serniki i kolorowe przekładańce, którymi zachwycisz wszystkich? Nowa książka na słodko w przedsprzedaży jeszcze tylko do 6 marca. Zamów na sklep.orchideli.com.